Pozdravljam vas srdečno iz Jurika, da ste tim sudovce i na hlebni njus. Moje malutki zupravo i nakon su vađe se su gdje sebe. Za nami kraj iz 90 po na hlonac iz 90 km. Posudamo se da su malo mi skokani. Ale máme na to čas. Jestem w pięknym miejscu. Znów nie wiadomo gdzie. Samą nazwę ciężko wymówić. Kolega tutaj znalazł poprzez zespół swój, który był w domu internautów przyklonych do komputera to miejsce. Gmina Niegowa. Jak to się nazywa? Brzeziny. To jest społeczko w Gminie Niegowo. Łącznie jest takie 12 osób. W II wojnie światowej przez 2000 wychodziły grupy partyzanckie, które ukrywały się w okolicznych lasach. Z tego powodu 15 sierpnia 1944 roku Niemcy zamordowali 6 tysięcy wsi. Ktoś upamiętnia, co w Gorzem znajduje się na trasie kresu, do którego materiały pobrać można w publicznym gospodarce agroturystycznym. Ciekawe miejsca jest tutaj punkt widokowy, kapitka Matki Boskiej, Leśniowcy, jedna z wielu tej okolicy, robiony przez miejscowego gospodarza w Podzięce za okazane łaski. Każda z kapitek powstała z innej przyczyny. Początek sprawy sukcesu w 80 minut dookoła Chudopki, w pobliżu unikalna zabudowa miejscowości Przebiów, Kasa Skała i zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w 1440 roku w Niegowie. I warto przyjechać i obejrzeć, zobaczyć. I są u tej ładnej trasy też rowerowe, gdzie sobie przechodzić, pojeździć. A wracając do naszej malutkiej wyprawy. Wczoraj wyruszyliśmy no, około 10:00. Zanim pani do środka przyszła do recepcji, ogarnęła wszystko, rozliczyła nas, bo już po 10:00 chyba 30. I w pierwszej kolejności podjechaliśmy do wsi Mokra. Marek leciał przede mną swoją Yamahą i zauważył po lewej stronie wielkiego pomnika przypominającego skrzydła po tarcie. To akurat pomnik, który stoi na miejscu bitwy pod Mokrą. I właśnie to był pierwszy cel naszego pierwszego wyjazdu. Bitwa pod Mokrą i przepis kolejowy, o który toczy się cały bój. No to znajdziecie w innej relacji, bo zaczynamy się akurat w tamtym miejscu i skręciłem troszeczkę materiału, także będzie można sobie zobaczyć, jak wygląda ten przelot i wrócę posłuchać tego, co się dało, a po więcej zapraszam Was na strony, do książek. Jest tego coś. Jest jedyna bitwa w kampanii wrześniowej, gdzie brygada kawalerii regularnie leje niemiecką dywizję pancerną. Ponad 100 pojazdów pancernych zniszczonych. Niemcy potrzebowali cały następny dzień, żeby pozbierać się do kupy i ruszyć dalej w głąb Polski, znów natykając się na wołyńską brygadę kawalerii. To tyle historii. No. To nawet nie tyle historii, bo historii będzie zaraz ten dalszy. Gdyż następnym naszym celem był Kastor Jasnogórski. I tutaj też mieliśmy dużo szczęścia. A wręcz bym powiedział, że najszczęścia pamięta obdarzyła nas wspólnymi łaskami, bo weszliśmy do kaplicy, może ludzi. Nie wiem, jak to się stało. W pewnym momencie jestem tuż przed ołtarzem, czyli za kratą. I Marek mi mówi cały czas, ta atrapa, ta atrapa. Nagle słuchajcie trąby, się odzywają. I już mam tą pewność, że stoję przed tronem razem Matki Boskiej Częstochowskiej. No mega przeżycie. I to trzeba samemu doświadczyć. Tam bije serce Polski. Chciałbym też, poprosiliśmy obydwoje pewnie ze swojej strony, Marek ze swojej strony, o łaskę o tej najświętszej pamięci
Sim, por exemplo, que as pessoas se sentem por causa do vídeo, são as boletas de ólegas. Eu sei que vocês não se desbroiam, as pessoas vão ser fofos, e os apelidos são pagodinhas privadas. Tem que ser o serviço mais perigo que o Alcena. Não, todos que nem o serviço de Alcena, portanto, por favor. Nem as pessoas vão ser mais duras. Alcena, portanto, por favor, quer que Zanco, na nossa hipótese, diz a 14% de Celso e nota, vamos estar com o homem de dinheiro. Pronto, os anos de Budovana, e os dois também estão histórios. Porque Budovana tem que estar vindo a 22. Olha, para mim, aqui, que botamos só 22 anos, me tirei os pés da PPC. Olha, me vem aqui, está aqui Budovana, e os dois estádios, assim, na Espanha, com os meus reis. Os meus reis, sabe? Isso, mas antes, tirou. Fazer o Budovana. Vá ao Bruno, que não é isso, são pego aqui ontem. Não é isso, mas não é isso, falei. Claro. Quero mais dizer, todo o Sinan, na hora que se espetou que nos vem para o Godova, que nos vem de ocasião. A ocasião nos vem de Vida, de Torre, né? Godova, os apreços têm pouco de ver. Se dá uma belíssima todo o Sinan vai ser por exemplo um cartão que vai ser cartão está cá cartão mas o Dura dá que o Sinan é especial e mais um Zurek ou na eleição aqui ali no território na pravda para o dobro na zapraça revelação mas depois do meu piso e só vou na essa dieta praticamente 2 dias ou 3 veja se depois do meu dobro. I tak nas przesunęło, żeby pierwszy podjechać tutaj i sprawdzić tą agroturystykę, na którą się ogóle podobało. Pani ma pokoje, słuchajcie, 30 zł od osoby. Naprawdę, ja nie wiem, po co bloku, że są ten namiot, ale lepiej mieć to, niż się nie mieć, żeby coś się przydarzyło. Chciałbym też, że agroturystyka jest za dobę, i bardzo tanio. No jak tu już podjechali, już się zaczęło kropić. I już tutaj zostaliśmy. I czekaliśmy na wsparcie. No, wsparciem okazało się dobra znajoma mojego kolegi z podróży, która przywiozła nam całą światę wałowy. Mieliśmy i boczek przyprawa na grilla, na takich patyczkach. I kiełbaskę, i białą, i jakąś tam podwawelską, i chlebu z chyba z najlepszej piekarni w Krakowie pani przywiozła. No i na okrągłe przywiozła też pani i coś do popiści. I tak właśnie jesteśmy trochę dzisiaj niewyraźni. To prawda, piąta jest godzina, no tak się niszczy teraz. Marek jeszcze piłuje. I to tak nam się wyprawa zakończyła. Ja mogę dodać tylko, słuchajcie, o, mogę powiedzieć kilka słów o motocyklu teraz. Bardzo ciekawą sprawę, tak? Już skończyliśmy. Mówiłem piąte, 60, to